tutaj mamy komisję, druk numer 403, projekt zarządu w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych Rady Dzielnicy Trzeciej. Państwo drodzy, później sobie porozmawiacie, jak będzie przerwa. Jaka przerwa? A pan przewodniczący planuje przerwę? Tak. O 23. Paragraf pierwszy. Powołuje się Komisję Spraw Społecznych Rady Dzielniczej w broni czerwony. Paragraf drugi. Uchwala się następujący zakres działania komisji. Państwo macie tu przedstawiony. Proszę się zapoznać. Tak. W punkcie tutaj drugim, w paragrafie drugim, punkt drugi, Wydział Mieszkalnictwa. Wyrażona opinia na temat projektu zarządu i Rady Miasta w sprawach mieszkaniowych. Na temat projektu prezydenta. Zarządu i prezydenta i uchwały Rady Miasta. Dokładnie. Na temat projektów zarządu miasta w sprawach mieszkaniowych. I dziewiąty mi się nie podoba. Włącznie się tutaj. Tak, trzeba by opiniowali. Wyłączenie, to znaczy, że jesteśmy przeciw. Czy ja mam radę porównywać? Opiniowanie przekształcenia lokali użytkowych. Czy sprzedaży, czy dzierżawne wyłączenie opiniowanie, bo tak to już z góry po prostu zakłada. A w punkcie 7 jest udział w przetargach lokali użytkowych, ale nie tak. No to może w tych nie dzień nie ma. Może opiniowanie wyłączenie. Opiniowanie wyłączenie. Dobrze, czy 7 zamierzenia wyłączenie. Albo opiniowanie przetargów lokalnych. Czyli to w siódmym mieszkaniu musimy stać się a punkt dziewiąty opiniowanie nie, też jest opiniowanie, też nie opiniowujemy. Punkt dziewiąty też wykreślamy zawsze poprawkami. No tak, siódemkę i dziewiątkę. Możemy wizytować przeczytane? No to chyba w drugim. W drugim trzeba zmienić na sytuacjach, że działamy nie przez przeprowadzanie do razie kontroli pustostanu. Nie, no to też tego nie ma. No właśnie, to tak myślę. Myślę, że tak. Przeprowadzenie do Rady Kontroli Pustostanu w zasobach komunalnych na wniosek zarządcy. Nie, no, ale robimy to ze Strażą Miejską, nie jest dobrze, chodzimy z tym. Dokładnie, więc myślę, że na wniosek zarządcy. Dołożymy tutaj na wniosek zarządcy. Tak? Tak, wpisaliśmy to, tak. Teraz bym prosił tutaj, paragraf trzeci, pani Anna Wantuch. Kto państwa z radnych się zgłasza? Pan Dariusz Dicher. Pan Łukasz Wantuch i Aniela Pasłuchiewicz, tak? Tu? Aniela Pasłuchiewicz. Panie przewodniczący, nie ma w tym żadnej komisji już. I jeszcze ktoś z państwa? Dziękuję bardzo. Tak. Jestem jednym, nie, jest jeszcze pani w komisji informacji. Ale nie została usunięta. Bardzo bym prosił wszystkich państwa radnych o uczestnictwo i kontrolę tego, jak w komisjach się dzieje. Pan radny Daniel Wiśniowski. W tej mamy skład 5-osobowy, więc przystąpmy do procedowania druku wraz z poprawkami, z autopoprawkami. Proszę o, kto jest za, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Nie ma. Kto się wstrzymał? Nie ma. Uchwała została podjęta.